znaleźć tutaj. No, jak się podoba? Piękny, co? Panoramiczny widok i w ogóle. Widzisz, jak tu ładnie? Na razie bez komentarza. Dopiero co dotarli. Podróż była bardzo lecząca. Ale najgorsze mam już chyba za sobą. Najważniejsze to nie tracić optymizmu. Muszę ci wymyślić jakieś imię. Charles? André? Nie. To nie są dobre imiona dla złotej rybki. Może Gilles? Gilles. To byłoby zabawne. Gilles Verne. W końcu napisał 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. A ty jakby nie było, jesteś rybą. Nazwę cię Pignon. Pignon, oczywiście, tak. To brzmi doskonale. Oto i moja żona Pignon. Obiecałem jej pieska, Fiorka, do towarzystwa. A zamiast tego oferuję jej... Będziesz teraz pierwszy raz świadkiem sceny małżeńskiej. O, dobrze się czujesz, kochanie? A, doskonale. Jak ci miał dzień? Proszę cię, lepiej nie mówić. Te wszystkie sklepy, które wciąż czekają na swój towar, mieli dostarczyć. 2 miesiące temu, minęło już 5, a 3 godziny dzisiaj czekałam na Kevolter. Już Rosjanin przyjeżdża jutro. A to co takiego? Nie mieli już ją. A sprzedawczyni mi powiedziała, że złota rybka jest zwierzątkiem najbardziej cenionym przez Francuzów. Tak przynajmniej wynika z oficjalnych statystyk. Uważam, że to jest bardzo kiepski żart. Nazwałem go Pinią. Zobaczysz, bardzo łatwo się do niego przywiązać. Tak? To ma być według ciebie zwierzątko? Jak można się czuć mniej samotnym z czymś takim? Sprzedawczyni mi powiedziała, że nie ma zwierzątka bardziej zen. Kiedy na niego patrzysz, medytujesz. Wchodzisz w głąb siebie, jesteś w kontakcie ze sobą, przy sobie, samoregulujesz się. Pamiętasz Jean-Pierre'a? Jean-Pierre'a? Mhm. Tego nierowa, co to sobie rąk pracą nigdy nie ubrudził? Nieprawda, pracował. A co takiego robił? Pisał. Pisał? Ha. Chyba listy do matki, żeby wyłudzić od niej trochę kasy. Jean-Pierre. Krytykuj go ile chcesz, ale on nigdy by czegoś takiego tobie nie zrobił. Bo on nigdy nic nie robi. Bo on nie jest jakimś tam głupim macho, który kupuje kobietom złote rybki. Mówiłem ci, Pinio, feministka. Wiesz co, jestem ciekawa, czy on nadal mieszka. Chyba nie masz zamiaru skontaktować się z tym ogibokiem. Może właśnie mam. Czyli złota rybka będzie przyczyną rozpadu naszego małżeństwa? Ty zamierzasz rozpocząć nowe życie z tym bałkoniem. No nie do wiary, Pinio. Przestań brać to coś na świadka. Cholery można dostać. Dobrze. Ja odniosę go jutro do sklepu, a ty dasz sobie spokój z Jean-Pierre'em i rozwodem, okej? Najpierw go odnieś, ale jeżeli jeszcze jutro tutaj będzie, to ja dzwonię do adwokata. Do adwokata. Przepraszam. Dobranoc. To nie zjemy kolacji? Nie, jestem zmęczona, pójdę się położyć. No i chyba będę musiał jutro cię odnieść do sklepu. Chociaż to bez sensu. Dzisiaj dzięki tobie coś pierwszy raz od dawna między nami zaiskrzyło. Wiesz, jesteśmy małżeństwem od wielu lat, ale i żywimy do siebie ciepłe uczucia, ale przy braku dziecka, no... Rozstaniemy się, Pinio. Jesteś kością, właściwie to ością niezgody. Ale jak jej wytłumaczyć, że niezgoda jest zawsze lepsza od nudy? Idę coś przegryźć.